Siema prosy, mamy nowy sklep, nowego skina, jest to dowódca drużyny mechów. Czyli prawdopodobnie, ale nie jestem pewien, będzie jeszcze dowódca drużyny potworów. Nie jestem pewien dokładnie, bo nie widziałem żadnych przecieków. I dowódca drużyny mechów jest dokładnie taki sam jak misiek na elektrowni, czyli ten misiek, co był budowany cały czas, ten robot. I event będzie w sobotę o 20, prawdopodobnie, z tego co wiem. I teraz tak, do niego mamy drużyna mechów skórkę. Oraz mamy dwie nowe emotki. I to są emotki pokazujące drużynę mechów, drużynę potworów. Czyli prawdopodobnie będzie głosowanie w trakcie właśnie tego eventu, że będziecie podnosić, no właśnie nie głosowanie, ale te emotki będą tak jakby kibicowanie waszej drużynie. Dajcie znać w komentarzach, za kim jesteście, czy za mechami, czy za potworami. Właśnie czy za mechem, czy za potworem, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, ten skin jest unikatowy ze względu na to, że ma emotkę. Coś jak... Czemu ja nie mam dźwięku z gry? Nie, mam dźwięk z gry. Aha, nie ma emotki w tym, dobra. Ma emotkę. Coś w tym stylu jak ten człowiek z lamą taką pompowaną, ten Bambi Lama i ta druga babeczka. One też mają taką emotkę swoją. Jest tylko emotka do tego skina, to nie jest darmowa emotka do wszystkich skinów. I teraz tak, co my mamy do tego? Emotki mamy ustawione, tu wszystko ustawione, ok. Graj i dzisiaj wam pokażę dosłownie na szybko, ponieważ już idę spać. A wbiliśmy ponad 500 punktów na arenie dzisiaj, bo graliśmy trio, trenowaliśmy, więc do niedzielnego turnieju. Więc przepraszam, jestem mega zmęczony, więc nie chce mi się już grać, dlatego wam tylko pokażę skina. Skin totalnie nieopłacalny z jednej strony, ponieważ nie będzie grywalny, jest za duży. Coś jak tryb bestii, kojarzycie, jest taki odcinek u mnie na kanale. I druga sprawa, skin jest z jednej strony opłacalny, będzie rzadki, tak mi się wydaje, że on będzie tylko i wyłącznie na ten event. Więc i tak czy siak. I tak czy siak, no nie wiem jak to powiedzieć. Okej, dowódca drużyny mechów, skin duży. Powinienem polecieć w sumie na tego miśka. A to w sumie możemy zrobić? Wróć do centrum? Możemy to polecieć na tego miśka. Polecimy na tego miśka. To jest ważne. Chyba tutaj trzeba lecieć. Tak, dokładnie tak. No, skin taki sam. Miniaturowa wersja tego skina po prostu. O nie, nie wyląduję tutaj, dobra. Wyląduję sobie na tej skrzynce, żeby wam wszystko pokazać. I okej. Pierwsze... Ej! Proszę mnie nie znosić tutaj. Pierwsze, no to skin, jak widzicie, no jest duży, jest wielki, naprawdę. Prawie cały zbierak zasłania w porównaniu do skinów tych tryhardowych, jak ja to mówię. Jak przybliżamy, no to pół lewej strony oczywiście, nawet pół ekranu mamy zasłonięte, ale to... No nie jest to znaczna różnica, jeżeli chodzi o przybliżanie. I teraz tak, skin jest dokładnym odwzorowaniem, ponieważ mamy buty pomidora, buty burgerka, rękę tutaj Rexa oraz rękę Drifta. No i oczywiście głowa misia, prawda? Czekajcie, jak tu wlecieć na górę? Chyba trzeba się rozpędzić. Tutaj parasolka, rozpędzamy się. No dobra, nieważne. Da się tu farmić cokolwiek? Chyba nie. Nie, nie da się. No ogólnie chciałem wam tylko powiedzieć, że to jest taki sam. Czyli tak, skin nieopłacalny, bo jest duży, oraz opłacalny, bo będzie rzadki, tak mi się wydaje. I teraz tak, pamiętajcie o kodzie patrzą w sklepie, jeżeli kupujecie skiny, jeżeli wam się podobają i tak dalej. Nie kupujcie nigdy skinów, jeżeli wam się nie podobają, mają być rzadkie, bo to jest takie mech według mnie. Ja kupuję do odcinków, czasami już, nie wiem, chyba już jestem uzależniony od kupowania skinów, dlatego kupuję już na prawie każde. No skiny powinniście kupować tylko te, co wam się podobają, a nie co kolega powiedział, że tak ma być. Nie wiem, nie polecam tego misia. Nie polecam totalnie. Zagrałem nim jedną gierkę na arenie i totalnie nic nie mogłem zagrać. W turtlach to się gubiłem, jeszcze gorzej niż się gubię normalnie, więc naprawdę ciężko jest. O, nie mam maców. Dobra. I o czym miałem przypomnieć? O tym, że nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi drużynami, ale widziałem ostatnio modne, że team tego, no to team albo mechów, albo team potworów, więc piszcie w komentarzach, za kim jesteście. Tylko nie piszcie, że nie macie fałdolców na tego skina, proszę, bo to nic nie zmienia.
Serio. Lepiej pisać jakieś komentarze, które fajnie się czyta, bo jak ja lecę, mam telefon rano, lecę listę komentarzy, jest nie mam fałdolców na tego skina, nie mam fałdolców na tego skina, nie mam fałdolców, to już mi się nie chce czytać tych normalnych komentarzy, tych takich wiecie, tych konstruktywnych, które fajnie się czyta. Dlatego błagam was, napiszcie tylko coś konstruktywnego. To jest dzisiaj dla was zadanie na, jeżeli chodzi o pisanie komentarzy. No i tyle. Będziemy się żegnać, bo idę spać, jest 4 rano. Skoro ten misiek jest taki duży, to ten potwór pewnie wyjdzie gdzieś z tamtej strony, albo z tamtej i będzie też taki duży. Więc to może być mega fajny event. Ja idę na urodziny do znajomego, do kolegi, więc postaram się urwać na 20, żeby ten event dla was pokazać. Dlatego zapraszam was też na streama wtedy, ale on będzie dosłownie za 10-20, coś takiego. Dlatego wpadajcie, ok? Jeszcze wam pokażę, aha, bo... No widzicie, chciałem wam skórkę do broni pokazać, która jest średnia dosyć za 500 fałdolców, ale na tym skinie się nie da. Delikatnie tylko to widzicie. No jest średnia. Czekajcie, a może... Nie, to tak też nie będzie widać. No, tu już delikatnie lepiej. No ale jest masakra. No skin jest za duży do grania. Dobra. Opuść plac zabaw. Chciałem wam jeszcze pokazać, bo on ma backbling. I nie pokazałem wam emotek. Boże, jak jestem głupi. Już widzicie, zmęczenie. Dobra, lecimy jeszcze emotki wam pokazać. Tylko backbling na start. Backbling jest spoko, powiem szczerze. Bo no nawet jest taki dosyć duża taka tarcza z jakimiś plecakami odrzutowymi, coś takiego można to nazwać. Jest nawet spoko. Jak do tych skinów, nawet okej. Okay. Nie jest to jakiś taki backbling mega mech. Mech, mechy. Tylko jest nawet spoko, więc backbling polecam, jakbyście kupowali, nie wiem, czy jest osoba na świecie, która zbiera backblingi, ale... No. W ogóle jak nie gram, to już widzę, że ta seria jest bez sensu, jak nie gram na tej serii. Dlatego niedługo będzie lepiej, ale dzisiaj naprawdę już... Dobra, to jest... To jest drużyna potworów. To jest drużyna mechów. Emotki po 100. I to jest ta emotka od tego miśka. No to ogólnie teraz cicho słyszycie, ale pewnie na evencie to będzie mega, mega, mega głośne, więc... Dobra, opuszczamy plac zabaw. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie... Powodzenia. Na turniejach właściwie. Z tego co wiem, to wszyscy moi widzowie są najlepsi, dlatego wygrajcie turnieje. Teraz turniej będzie w niedzielę, trzeba być top 150, żeby się dostać do kolejnego etapu, więc to jest naprawdę mega wyzwanie, ale wy się dostaniecie, bo jesteście prosami. Więc do zobaczenia, ja się z wami żegnam,